Jest fajnie, 8 godzin fajnej podróży, nie mogę się wysłowić, ale to nieważne. Ważne, że wygrywamy przed tą przerwą i jesteśmy w dobrych nastrojach, jesteśmy mistrzem rundy jesiennej i no nie wypada nic mówić, nawet trzeba się cieszyć i trzymać to dalej. Dowiedziałem się przed meczem, że Michał strzelił bramki i powiedziałem chłopakom, że no nie mogę być gorszy. Strzeliłem bramkę, bardzo się cieszę, bo to jest moja bramka po tej długiej kontuzji. Cieszę się bardzo, oczywiście dedykuję ją mojej mamie i no jestem bardzo zadowolony. Widziałem tam na szpiegu, ale był chyba na spalonym i tak mówię, a niech się dzieje, wola Boga, kopnąłem. Nie, żartuję, ale szukałem chyba, tak mi się wydaje, jak się mocno wstrzelić piłkę w karne, a wpadła bramka, no to co mam zrobić? Nie będę nikogo za to przepraszał. It's 15 games already passed, so I'm not surprised. They quite self-confident and they play very good football. Mamy trochę czasu, żeby ochłonąć, teraz mamy trochę czasu na zabawę. Wydaje mi się, że chłopaki też są zadowoleni, bo wiadomo, podróż będzie długa i na pewno radosna. Zwycięstwo jest wspaniałe, bo jechaliśmy tutaj długą drogę. Wiemy, że ten mecz przetrwał na kadrę, był dla nas bardzo ważny i mamy 34 punkty. Jesteśmy coraz bliżej naszego celu, więc jest fantastycznie. Today I think they deserve to win, so and they deserve to, for today they deserve to be on the first place. Jak się czujesz jako tutaj młynowy, jeśli chodzi o szatnię? Nie, no tak wyszło. Ja zawsze lubiłem sobie pośpiewać, a myślę, że chłopaki też przez to dostają trochę energii i fajnie, i oby było tego jak najwięcej, bo to będzie świadczyć o tym, że wygrywamy mecze. No, I want to thank them for this year what I was there and I wish them good luck. Finally they now have feeling of the top team, so I wish them all the best and as long as possible to have this success.